Hej, siemanko, ja jestem Lucek, a to jest modelarstwo, moje nowe hobby chyba, bo bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj pokażę wam troszeczkę więcej niż w poprzednim odcinku. Chcę wam pokazać, jak składam układ przedniego zawieszenia i parę dodatkowych elementów, które znajdują się pod spodem tego samochodu. Tylny układ zawieszenia złożyłem poza nagraniem, dlatego że chciałem się troszeczkę nauczyć ogólnie tego, jak się to wszystko klei, jak to do siebie ma pasować i tak dalej, jak się posługiwać instrukcją obsługi. No i musiałem się na tym troszeczkę bardziej skupić, dlatego nie nagrywałem tego wszystkiego, ale wszystko od tej pory, co będę robił przy tym samochodziku, będę wam pokazywał poprzez malowanie, poprzez różne inne elementy. Obecnie też poza nagraniem nałożyłem pierwszą warstwę lakieru na karoserię, ale pokażę wam już później efekt końcowy i opowiem, jak wyglądało malowanie tej karoserii zewnętrznej. Gdy pierwszy raz na to wszystko spojrzałem, na tą instrukcję, na ilość tych wszystkich elementów, to myślałem: matko bosko, częstochowsko, co to jest? No ale później tak zacząłem składać jeden element, drugi, zacząłem sobie odcinać powoli, powolutku. Najpierw wszystko doszlifowałem, odczepiałem delikatnie, no a później sobie dopasowywałem i powoli kleiłem. Zanim jednak kleiłem cokolwiek, to tak jak na poprzednim odcinku, sprawdzałem sobie klej, jak on tam działa, te wszystkie farbki sobie sprawdzałem, jak one się rozprowadzają, także na innych elementach plastikowych, nawet na tych elementach, które przyszły mi dodatkowo do tego modelu, żebym mógł sobie podmienić, to na nich sobie testowałem właśnie farbki czy tam klej i sprawdzałem, jak to działa, żeby już jak naniosę klej czy farbę na mój model, żeby to wyglądało bardzo ładnie i żeby nie było jakichś tam niedociągnięć czy czegoś w tym rodzaju. Tutaj teraz na filmie widzicie, jak składam dyferencjał, czy dyferencjał, to jest chyba nie dyferencjał, a cały w ogóle silnik, bo tutaj w tym modelu nie mamy możliwości otwierania maski, więc elementy silnika są widoczne jedynie od spodu. I to, co teraz tutaj przyklejam, to jest skrzynia biegów połączona z silnikiem w takim rzucie od dołu. Jeśli zobaczycie na tym filmie, to też widoczna jest podwójna chyba turbosprężarka, jeśli odwrócę całe to podwozie do góry. Teraz kleję akurat taki mały element, który będzie trzymał felgę do tej tarczy, tam się ją wciska. Za chwilę też zobaczycie, że nie będzie można obracać kołami, bo jedna osoba się pytała w komentarzach, czy w tym modelu jest możliwość obracania kół, czy te koła się obracają, czy można się, podejrzewam, że bawić tym modelem. No niestety nie, tutaj niestety, no to jest model do sklejania, to nie jest taka zabawka, wiecie, jak jakiś resorak, tylko takie coś, co ma stać na półce i cieszyć oko, więc trzeba to wykonać dokładniej, moja w tym głowa, żeby zrobić to jak najlepiej. Największą jak dotąd satysfakcją dla mnie było złożenie tego całego tyłu, tego układu zawieszenia z tyłu, bo zobaczyłem, że potrafię, że mogę, że oglądanie tych wszystkich poradników i czytanie troszeczkę na temat modelarstwa coś dało i że nie jest w sumie to no, takie trudne, jak sobie wyobrażałem, jak mi to opisywały niektóre osoby te, że ojej, to za trudne dla ciebie, nie rób tego. Teraz już jak
sobie umiem to składać, najbardziej obawiam się samego malowania i najpierw pomyślałem sobie, że pomaluję cały samochód, wnętrze i podwozie na czarno, a później będę kolejne elementy tego samochodu, jak nie wiem, tam układ wydechowy, akcentował jakimś srebrnym kolorem i kupiłem sobie nawet taką specjalną farbę, która imituje dym. No i właśnie ten dymek będę robił też na elementach takich, które powinny być zakurzone, jakieś pobrudzone, na przykład właśnie układ wydechowy. Także to będę sobie robił później. Najpierw jednak pomaluję wnętrze i podwozie całe na czarno. No i zobaczymy, jak mi później wyjdzie to akcentowanie. Teraz właśnie przymierzam koła, żeby wam pokazać, jak to wygląda, już złożone mniej więcej. Tak, i widzimy, że koła się skręcają, natomiast same koła się nie obracają, tak? Nie można tym pojazdem jeździć. Wybrałem sobie te felgi, bo one najfajniej pasują właśnie do modelu Nismo. Natomiast koła ściągam, bo i tak będę wszystko musiał malować. No i tu zostały jeszcze takie drobne elementy, które trzeba przykleić na spód samochodu. Są to elementy, które będą trzymać układ wydechowy i układ napędowy w całości. To jakiś tam wspornik. Tutaj dodatkowy podkleimy jeszcze. I jakiś dodatkowy wspornik tutaj z przodu. Prawdopodobnie też od trzymania tego wszystkiego w kupie rzeczywistości. Czy jakaś osłona może przed tym, żeby skrzynia biegów nie została uderzona, coś takiego. Jestem w sumie pod wrażeniem tego, jak ten klej klei. Wystarczy naprawdę malusieńko tego kleju dać, chwilę przytrzymać i on wchodzi jakoś w reakcję i dosłownie chwilusia i już trzyma. Co ciekawe, też nie śmierdzi, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie można się tym pobawić, tak? Tutaj jeszcze ostatnia rzecz, czyli intercooler naprzód samochodu. No i jego będziemy sobie malować już w późniejszych odcinkach, ogólnie całe to podwozie. Także pokażę wam to już na następnych odcinkach. Tymczasem dziękuję wam bardzo, że byliście na tym składaniu. Piszcie, co o tym myślicie. Na razie, papa. Hej, jeszcze jedno. Jak wiecie, chcę zrobić konkurs na ten samochód. Wpisowy na ten konkurs kosztuje 4 zł. Jest limit 60 zgłoszeń. No, trochę więcej. Dlatego, że wszystkie te zgłoszenia działają na Patronicie. Na Patronicie możecie wpłacać pieniądze, być moim patronem przez 1 miesiąc, a później anulować subskrypcję, jeśli nie chcecie mnie dalej wspierać. Natomiast wszyscy patronici moi na stronie patronite.pl będą uczestniczyć w konkursie. Zrobiłem to na tej platformie ze względu na to, że nie miałem jak inaczej tego skonstruować, tego konkursu, bo jeśli bym miał robić to, wiecie, na jakiejś oddzielnej stronie, to by kosztowało tyle, że praktycznie pochłonęłoby dużo, dużo więcej środków, niż my możemy na to przeznaczyć, prawda? Dlatego zrobiłem to na Patronicie. Nie musicie mnie subskrybować na dłużej niż tam miesiąc. Natomiast następne konkursy będą też organizowane właśnie dla moich patronitów, czyli dla was, dla osób, które będą uczestniczyć w konkursie. Spośród tych osób wybiorę osoby, które wygrają. I to będzie raczej losowo, tak? Bo nie mam zamiaru nikogo tam faworyzować, tylko chodzi o to, że w polskim prawie nie można jakby losować, więc muszę wam mówić, że po prostu wybieram, tak? Więc wybiorę kogoś z was
na mistrza, na osobę, która wygra specjalną paczkę. Planuję też jakieś zorganizować nagrody pocieszenia dla drugiego i trzeciego miejsca spośród tych wylosowanych czy wybranych osób. Także zerknijcie na moją stronę Patronit. Osoby, które są moimi patronami, są automatycznie zakwalifikowani do konkursu. Dziękuję.